trzeba mieć przed górami respekt. A wspólnie z Państwem owego reportażu wysłuchali Piotr van der Kogen, Polski Instytut Bezpieczeństwa i Ratownictwa Specjalistycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, stara nazwa. Polski Instytut Ratownictwa Górskiego. Polski, dobrze. I Maciej Kwiatkowski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa, a także instruktor Polskiego Związku Narciarskiego. Witam, moje uszanowanie. Zmieniło się chyba bardzo, bo lat temu 30, lat temu 40, kiedy właściwie w trójkę zaczynaliśmy naszą przygodę z górami, no, to tych turystów było zdecydowanie mniej, wypadki były, ale ci turyści byli zdecydowanie bardziej wytrawni. Zdarzały się oczywiście przypadki na takie, że ktoś szedł na Orlą Perć w szpilkach, no ale to była rzadkość, śmieję się oczywiście z tego, no ale to wszystko było bardziej poukładane, to chyba turyści bardziej myśleli, prawda, panie Piotrze? To znaczy przede wszystkim ludzie żyli w dawnych czasach, że tak powiem, w ogóle w znacznie gorszych warunkach i też sprzętu specjalistycznego nie było. Generalnie chodziło się w bardzo podobnych rzeczach w góry, których się chodziło na dole. W tej chwili mamy Gore-Texy, Polary, Windstopery, mamy w ogóle cudawianki. Możemy się bardzo dobrze przygotować do tego stopnia, że można już teraz mówić, że nie ma złej pogody, są tylko ludzie źle ubrani. No właśnie, są ludzie źle ubrani i są ludzie, którzy nie myślą, że do gór trzeba mieć szacunek. Maciej Kwiatkowski. Niewątpliwie do gór trzeba mieć wielki szacunek i pokorę, zarówno latem, jak i zimą. Dlatego trzeba myśleć o przygotowaniu się wcześniej, o odpowiednim zabezpieczeniu sprzętowym, przygotowaniu tego, kondycyjne ćwiczenia przed sezonem. To są ważne rzeczy, bo wychodzimy w góry czy na narty i przy zmianie warunków, uwarunkowań, nagle okazuje się, że nie jesteśmy wystarczająco wydolni, żeby sprostać wymogom bezpieczeństwa. No tak, ale zwróćcie panowie na jedną rzecz. Bardzo się zmieniło jednak, o tym też warto mówić, że teraz w góry przyjeżdża zdecydowanie więcej turystów niż we wszystkie góry w Polsce, niż to miało miejsce 20, 30 czy 40 lat temu. I tak naprawdę to, co było powiedziane w reportażu, że ktoś za biurka przyjeżdża na 3 dni i pcha się na przysłowiową Orlą Perć, przecież to jest totalna nieodpowiedzialność. Ja myślę, że ludzie po prostu sobie nie zdają sprawy z ryzyka. Poza tym pamiętajmy, że teraz jest w ogóle taki trend jest w tej chwili uprawiania sportów górskich. To też robią media. To też robi reklama. To jest takie trendy teraz, tak? To jest takie modne, tak, się zrobiło. Tak, to są tacy właśnie, że tak powiem, lodowi i śnieżni wojownicy. To jakoś tak ludzie bardzo chętnie jakby starają się sami wziąć udział w czymś, co oglądali na ekranie albo w internecie. Problem polega tylko na tym, że nie zgłębili najczęściej samego meritum sprawy i ni stąd, ni zowąd znajdują się w górach i wszystko ich zaskakuje. No przecież najbardziej kuriozalne zdarzenia miały miejsce przecież jakby z jakimiś kolejnymi odsłonami w Morskim Oku, gdzie ludzi zaskakiwało to, że nagle następuje ciemność i nie można wezwać taksówki. No i to są oczywiście, to już zupełnie przypomina kabaret, ale groźne jest to, że ludzie rzeczywiście bardzo często wychodzą w górach, traktują je jak spacerniak taki. I tam po prostu nagle zaskakuje ich coś, że nie mają w zasięgu ręki tego wszystkiego, do czego są przyzwyczajeni tam na dole. Nie mają ciepła, nie mają możliwości, że tak powiem, dysponując pieniędzmi, wezwania, że tak powiem, jakiegoś ułatwienia, tylko nagle są oni i przyroda. Ta wymagająca górska przygoda. Taki stary naczelnik Grupy Beskidzkiej, Adam Kubala, miał takie powiedzenie: nigdy nie lekceważ gór, ponieważ one kiedyś zlekceważą ciebie.
Ja myślę, że zdarzenia nieszczęśliwe, które się zdarzają w górach, bardzo często mają to źródło. No to wiąże się z wieloma aspektami, ponieważ trzeba zwrócić uwagę na dostępność sportów i turystyki i rekreacji górskiej. Wiąże się to również z aspektami ekonomicznymi, to znaczy, że większe i coraz większe ilości zainteresowanych mogą wybrać się w góry na wycieczkę, czy na urlop, czy na narty i to powoduje duży wzrost zainteresowania. Trzeba pamiętać o tym, że no, między innymi moje stowarzyszenie, organizacja, nie tylko moja, ale pokrewne organizacje funkcjonujące w górach starają się propagować myślenie w górach, bo to jest podstawowa rzecz, aby zdawać sobie sprawę o zagrożeniach, nie tylko o przyjemnym spacerze, ale i trzeba pamiętać o zagrożeniach, czyli chwilę przed wyjazdem w góry, no przynajmniej tą chwilę trzeba pomyśleć o przygotowaniu się sprzętowym. I to chyba bez względu na porę roku, czy to są narty, czy to są absolutnie tak. Czy to są wytrawne wycieczki turystyczne. W każdym przypadku, jeśli chodzi o wyjście w góry, trzeba się przygotować troszkę wcześniej, ponieważ góry i przyroda potrafią zaskoczyć i musimy mieć dużo większą rezerwę, a ludzie idą po prostu tak, jak sobie idą, a później okazuje się, że nie mają siły, są zaskoczeni, robi się ciemno, czy zmiana temperatury, obniżenie temperatury obniża jeszcze bardziej wydajność fizyczną i jesteśmy w problemie ugotowani. No tak, jesteśmy ugotowani i wtedy co robimy? No jak okazuje się, że wydarzyło się nieszczęście jakieś, to próbujemy skontaktować się z pogotowiem górskim. Bez względu na to, jakie to jest, GOPR-em, TOPR-em, staramy się skontaktować, kontaktujemy się i wzywamy pomocy. No właśnie, wzywamy pomocy, dlatego że popełniliśmy błędy. Panie Piotrze. To znaczy przede wszystkim może tak, reasumując, jeżeli chodzi o ratownictwo górskie, jest w tej chwili najlepiej przygotowane, jak mogło być przygotowane w ogóle w historii ratownictwa górskiego. Polscy ratownicy górscy mają świetny sprzęt i to ten medyczny i specjalistyczny i powiedzmy służący do ratownictwa w górach, w terenie otwartym i na stokach narciarskich i w jaskiniach naprawdę są wyszkoleni na światowym poziomie i również na światowym poziomie wyposażeni. Proszę pamiętać, że jeszcze kilkanaście lat temu ratownicy chociażby dążyli do miejsca, gdzie ktoś uległ wypadkowi pieszo. W tej chwili dysponują... No, śmigłowiec akurat Tatra, chociaż rzeczywiście śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego wspierają działanie ratowników górskich poza Tatrami, ale też są, przypomnę, skutery śnieżne, przypomnę, że są też kłady, które skracają wielokrotnie czas dotarcia do poszkodowanego, czyli jego szanse. Ale też pamiętajmy o tym, że znacznie łatwiej jest wezwać pomoc. Jeszcze kilkanaście lat temu trzeba było biec do najbliższego schroniska, stamtąd jakimś śmiesznym telefonem na korbkę, że tak powiem, łączyć się z pocztą i wzywać ratunek ratowników. W tej chwili, no umówmy się, każdy prawie turysta ma w kieszeni telefon komórkowy. Ci bardziej doświadczeni mają te aplikacje już wprowadzone, ale wszyscy inni po prostu są w stanie w przeciągu dosłownie minuty, dwóch połączyć się z górskim pogotowiem ratunkowym, gdziekolwiek by w górach polskich nie byli i wezwać pomoc. Wobec tego jakby czas poinformowania służb ratunkowych górskich o tym, że zaszło coś nieprzewidywanego, coś, gdzie jest potrzebna interwencja ratowników, jest bardzo się skrócił. Prawdopodobnie tak, skrócił się niesamowicie. A my musimy na chwileczkę przerwać naszą rozmowę i zaraz wracamy do niej. Właśnie tak, przerwać. O nie, on! W synagodze w amerykańskiej Pensylwanii zabił co najmniej 8 osób i ranił 6, został aresztowany.
Sprawca to 46-latek, który w mediach społecznościowych zamieszczał antysemickie komentarze. Policja poinformowała, że atak na synagogę traktowany jest jako przestępstwo federalne i główną jednostką, która poprowadzi śledztwo w tej sprawie, będzie FBI. Rząd analizuje postanowienie unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożeniu środków tymczasowych na nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Powiedział dziś w Radiu Jedynce, że w kancelarii premiera Michał Dworczyk, cały czas nie można. Działania rządu w tej sprawie zależą od opinii prawników i ekspertów. To jest komentarz. Postanowienie o zabezpieczeniu. Jedno trzeba powiedzieć, że żadne z takich postanowień nie rodzi skutków wstecz. W związku z tym te różne opinie też i głosy, które się pojawiały na temat tego, że z automatu ustawa została unieważniona, że przepisy same się niejako zmieniły, no to wszystko można złożyć między bajki. Odmiennego zdania jest Rafał Grupiński z PO, który powiedział, że wszystkie autorytety prawnicze, nie tylko w Polsce, mówią wyraźnie, że zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym automatycznie oznacza przywrócenie stanu pierwotnego. Przypomnijmy, 19 października wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nałożyła środki tymczasowe na nową ustawę o Sądzie Najwyższym. W praktyce oznacza to przywrócenie do pracy sędziów, którzy na mocy ustawy przeszli na emeryturę. 16 listopada w Luksemburgu odbędzie się rozprawa w tej sprawie. Około 30 osób od wczoraj porządkuje groby Polaków na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. To dziennikarze z Podkarpacia i Warszawy, a także przedstawiciele PRL-u. Buser, tylko tyle mogłem przeczytać. Wybijane zdjęcia, ta główna to jest wielka jest także są zawzięty jeszcze. Nikt, kto chyba od wielu, wielu lat jest prawda. Nasza obecność jest potrzebna, żeby to przywrócić, żeby tak jeszcze nie było. Historia odcisnęła bardzo dużo. Dziadostwo mi się rozpieprza, ja nie chcę. Oj, proszę Państwa, w dupie byli gówno widzieli. Czy nie lepiej studiować Pismo Święte, uchwycić prawdę? Bo 40 lat temu i wraca, i kombinuje. To mamy już 2018 rok. Ja nie pamiętam, co było wczoraj, a on mi tutaj mówi o tym, co było 40 lat temu.